kolejnym odcinku programu Gry Uliczne naszym gościem jest Piotr Urbanek. Dziś adwokat, a przez całe lata 90. policjant kryminalny. Opowiedział nam m.in. o kulisach działalności jednej z najgroźniejszych mafii w historii Polski, czyli gangu Mokotowskiego, ale też o obrazkach, które z czasów pracy w policji najbardziej zapadły mu w pamięć. Zapraszamy. Zapraszamy. Służbę w policji zaczynał pan bardzo w ciekawych czasach, bo na samiutkim początku lat 90. I też jako bardzo młody, 20-letni policjant. Jak pan wspomina tamte czasy? Ja jestem prosty chłopak Szczerniakowa. Różne rzeczy przed policją widziałem, ale to, co tam zobaczyłem, to te pół roku to chodziłem jak pijany. Nie wiedziałem, jak się w tym znaleźć. Dla mnie szokiem było, jak się traktowało ludzi. Nie wszystkich, ale jakąś tam część, którzy no, podobnież zasłużyli na to, tak, swoimi nagannymi czynami. Ale też jest pewna granica upadlania kogoś psychicznie i fizycznie i pewne rzeczy są niedopuszczalne. Co więcej, duża część tych ludzi, która w teorii mogłaby być dla takiego młodego chłopaka jak ja autorytetami, no miała fatalne życie prywatne i byli jeszcze większymi, że tak powiem, rozbójnikami niż tych, których łapali. Bał się pan, że może się to panu z czasem udzielić? Tak. Bardzo. Bardzo mi moi rodzice w tym pomogli. Takimi dwoma rzeczami. Bo mi powiedzieli, że po pierwsze, nie wolno mi pić w pracy. No i się tego raczej trzymałem. I po drugie powiedzieli, że każdy rok pracy w policji bez nauki jest rokiem straconym. Praca w policji, zwłaszcza praca operacyjna, to jest sztuka manipulacji. Tak jak dziennikarstwo. Tylko wy manipulujecie poprzez media setki tysięcy osób, a my manipulujemy ludzi indywidualnie. Albo wprost, albo pośrednio jakimiś działaniami. Dużo w tym psychologii. I jest określony efekt. Tu mogę dać taki przykład, że bez względu na to, jaką operację się planowało, przeciwko komu albo jakiej grupie, to jednym z fundamentalnych punktów był taki punkt, żeby należy skłócić środowisko przestępcze, żeby doprowadzać do rozbicia, i to się robiło. I często się wam to bardzo dobrze udawało? No. Co pokazują w zasadzie całe lata 90. Znaczy, słuchajcie, lata 90. to był dziki zachód, bo bandytyzm wtedy był tak bezczelny i brutalny, że 15-letni gówniarz ubrany w dres, który założył łańcuch, uważał się za wielkiego gangstera z Pruszkowa czy z Wołomina. I no niestety, jakkolwiek to nie zabrzmi tragicznie, ale no, czasami ręcznie trzeba było mu wytłumaczyć, że tak nie jest. To były zupełnie inne czasy. Ja też dochodziłem przez pierwszy okres służby do tego, że agresja ze strony policjanta czasami jest niezbędna, ale ona jest wyłącznie zasadna w momencie zatrzymania. Potem jest niezasadna, bo jak ma się człowieka już opanowanego, to się z nim rozmawia. Jak nie chce rozmawiać, niech nie gada, to jest jego problem. Nie będzie gadał on, będzie gadał kto inny. Słuchajcie, no, generalnie na trzech zbójów, w których się zawijało, no, dwóch sypało. No. Mniej, więcej, ale sypało. No. Ten problem tej nadmiernej agresji, albo mówiąc wprost, bicia po prostu ludzi na komendach, to było bardzo powszechne? Jak gigantyczny to był problem? To zależało od jednostki, czym się zajmowała. Powiem wam tak, to były dzikie czasy. Mam jakieś tam poczucie, że broniłem społeczeństwa. Nie służyłem ojczyźnie, komuś tam i tak dalej. Broniłem społeczeństwa. Czasami robiłem to z naruszeniem zasad, które dzisiaj byśmy uznali, że były nienaruszalne. Ale to było skuteczne i dało skutek. Nie jestem z tego dumny. Powiem wam, że czasami mnie nachodzą mnie takie myśli, że wielu ludziom zrobiłem krzywdę w życiu. Jedyne, co mnie w miarę trzyma normalności, to to, że zrobiłem to zgodnie z prawem albo na granicy prawa. Co więcej, żaden z tych ludzi, któremu zrobiłem krzywdę, nie miał do mnie pretensji. Czyli nie wiem, nie ścigał mnie, nie starał się szukać i tak dalej. Oni rozumieli, że w danym momencie
te powiedzmy połamane ręce, nogi, rozbite nosy i tak dalej. No, to była cena ich zachowania i tego, żeby opanować sytuację. Nie jest to fajne. Z tym trzeba żyć do końca życia. No i czasami nawet mi się łza zakręci, bo jakąś tą swoją wrażliwość mam. Ale z drugiej strony mam świadomość, że te sytuacje jakby się powtórzyły, to zrobiłbym dokładnie to samo. Chyba rozpoczęcie służby w wieku 20 lat może sprawić, że człowiek, nie wiem, szybciej się starzeje albo szybciej dojrzewa, to tak, patrzeć. Tak, to ze starością to powiem wam tak, że musisz, ja tam, jak miałem ten początek służby, tam 25 roku życia, no to już ja niedawno skończyłem liceum, miałem kolegów, koleżanki, raz na jakiś czas były imprezy, już przecież to był ten ciąg. Ja z przerażeniem po roku zauważyłem, że no z tymi ludźmi się fajnie bawi, przecież znam, mamy wspólne wspomnienia, ale ja nie mam o czym z nimi gadać. Między nami jest taka przepaść, jeżeli chodzi o postrzeganie nawet najprostszych elementów życia, że ja się w pewnym momencie stałem odludkiem. Pamiętam, była taka impreza na Polach Mokotowskich. Całkiem fajnie, żeśmy się bawili, jakiś gościu tam zaczął fikać. No ja zobaczyłem, że ma klamkę. No to na spokojnie, no, robiąc minę niewiniątka, tam podszedłem, on coś tam zaczął się rzucać. No, wyjąłem mu tą klamkę, położyłem go na glebie, bo uznałem, że jest niebezpiecznie. Przyjechała policja, oddałem klamkę. No, a moje koleżanki, które już były dobrze nadźgane między sobą, no już na tyle głośno, że słyszałem, powiedziałem, patrz, jemu bije palma, on dalej myśli, że jest w pracy. Może. Ale słuchajcie, to jest tak jak z jazdą na rowerze, no jest instynkt. Wracając jeszcze do służby i tych pierwszych lat i tego, jaki ma to wpływ na psychikę, w zasadzie zwłoki trupa pan widział w każdym tygodniu praktycznie. Jak wielkie to miało... Znaczy przez pewien okres, nie? Oczywiście. Bardzo ryje psychikę. Ryje. Najgorzej ryje psychikę zwłoki dziecka, dissekcja dziecka. A w drugiej kolejności najbardziej ryje psychikę zwłoki ludzi, którzy byli torturowani. To strasznie ryje psychikę. Ciężko potem nie sięgnąć po szklankę w domu, jak się wróci po całym dniu, kiedy widziały się takie rzeczy? Wiecie co, to się wydaje łatwe. Jak po czymś takim wracasz do domu i sięgniesz po szklankę, możesz wypić litra i nie jesteś pijany. To jest bez sensu. Słuchajcie, pije się wtedy, kiedy ma się dobry nastrój. Ma się zły nastrój, to nie powinno się pić. Oczywiście. To jest takie przyzwyczajenie, no. Przyjeżdżasz do domu i jesteś zrypany, bo nie wiem, dwa dni albo tydzień non-stop byłeś w robocie. To marzysz o tym, żeby się napić piwa, żebyś po prostu odjechał, odpuściły ci wszystkie rzeczy i byś poszedł spać, no. I pijesz to piwo jak lekarstwo na rozluźnienie. A twoja żona ci mówi, że jesteś alkoholikiem. Oczywiście, słuchajcie, rola żony policjanta jest niesamowita, bo ja podziwiam swoją żonę, że ona mi wierzyła. Na przykład dzwoni do mnie. Gdzie jesteś? Ja mówię, w burdelu. No i te dziewczyny dzisiaj śmieją. A moja żona się pyta, ale służbowo czy prywatnie? Nie służbowo, a nie służbowo. Jest wielka moja żona, bo nie straciła do mnie zaufania. Mówił pan o tym, że przerażało pana to, co pan zobaczył w policji, a przerażało też pana to, co pan widział na ulicach. Ta eskalacja przemocy, która następowała z latami. Tak, tu żeśmy rozmawiali przed programem o takim, no jest taki dość znamienny przykład, o takim panu Zbigniewie C., pseudonim Dax z grupy Mokotowskiej. Słuchajcie, w latach 90. to nie był kozak, to nie był robokop. To był gość, przez który mi porami trzęsła prawie całe miasto. On był tak brutalny i tak bezwzględny, że to przechodziło wszelkie pojęcie. I to nie bazowaliśmy na jakichś opowieściach panów, którzy się go bali, bo się go bali, tylko, no, że tak powiem, mieliśmy dość duży materiał operacyjny, bezwpływowy, który na to wskazywał.
My w tamtych czasach mieliśmy takie postanowienie, że jeżeli powiedzmy byśmy, czy mieli zawijać Daxa, czy byśmy się nadziali przy jakiejś robocie na Daxa, to nie ma dyskusji, od razu klama do łba i gleba. Jakby się rzucał, to po prostu dostałby kulkę. Bo uważaliśmy go za jednego z najbardziej niebezpiecznych i bezwzględnych przestępców. Potem, to było parę lat temu, już jako adwokat miałem możliwość przesłuchiwania Daxa. Przyjemny starszy pan, sympatyczny, elokwentny. On też się, tak jak go słuchaliśmy w sądzie tam parę godzin, widziałem, że on też się pogodził ze sobą. To nie jest tak, że ktoś jest zbójem, mu bije palma, idzie wyżyna i jest zadowolony z siebie. Oni też mają wyrzuty sumienia. Często, gęsto było tak, że na przykład po latach, jak mieliśmy dobrze obstawionymi kapuśniakami jakieś imprezy, to jak te zbóje się napiły, to tam im żyłka pękała i komuś się tam zwierzali, że no, wiesz, to zrobiłem, czy tamto, albo w jakichś tam symptomach. No i co z tego? No, procesowo ciężko było to wykorzystać, natomiast taka wiedza była. To też są ludzie, niektórzy są byli na tyle bezwzględni, że przy zatrzymywaniu no, najwyższy priorytet. No. Ma pan dzisiaj, do dzisiaj jakieś takie wyjątkowo brutalne obrazki w głowie, które gdzieś panu zapadły w pamięć i już tak zostały? Mam. Mam wiele takich obrazów. Wiele. I mam obrazy sytuacyjne, w których uczestniczyłem dynamicznie. I mam obrazy sytuacyjne, pasywne, gdzie przyjeżdżaliśmy na miejsce zdarzenia i widzieliśmy, co widzieliśmy. No, ja przez pewien moment, tam powiedzmy, około 2 lat, to było tak, że no, przynajmniej raz w tygodniu widziałem jakiś tam, jak to powiedzieć, szczątki ludzkie. Tak. To będzie adekwatne. W różnych konfiguracjach te miejsca zdarzenia, czy powiedzmy sekcje, w których brałem udział, no, czytelnie obrazowały, co się z tym człowiekiem działo. Wpadały nam w ręce jakieś nagrania z katowania ludzi. Nie tylko mężczyzn. To były rzeczy porażające po prostu. I powiem wam, tego nie wolno i nie można wyrzucić z pamięci. Wspomnieliśmy o Daxie, czyli członku mafii mokotowskiej. Czy mokotowcy to była taka najbardziej szalona grupa, z którą pan miał do czynienia? Nie, nie. Nie można powiedzieć, że oni byli szaleni. Nie, absolutnie. Absolutnie. Wyrachowanie, wiesz, tak? O, lepiej. Dla mnie, to jest moje prywatne zdanie, oczywiście tam się wielu może nie zgodzić, to była najlepiej zorganizowana grupa przestępcza w latach 90. Mało się pokazywała, nie panoszyła się tak jak inni, wszyscy się ich bali. Jak ktoś im wszedł na oczy, to byli do cna bezwzględni. Do cna. I kontrolowali dużo, dużo kontrolowali. Kontrolowali kradzież samochodów, wtedy, słuchajcie, to była straszna branża. Tam potrafiono na Mokotowie dziennie ukraść kilkanaście busów z towarem. Wiecie, jaka to jest kasa? Wszystkie panienki kontrolowali narkotyki, haracze. Do tego, że byli brutalni, to naliczali. To była dobrze zarządzana korporacja. O grupie Mokotowskiej jest mowa jeszcze, o tym nikt nie wspomina. A należy wspomnieć, początek lat 90. to przecież tam były takie postacie jak Myniek, sierżant. To byli goście. To byli goście, którzy potrafili wysiąść z samochodu, mając, nie wiem, 50 gangusów naprzeciwko siebie z innych konkurencyjnych tych. W bardzo krótkich żołnierskich słowach powiedzieli im, co im zrobią. I 50 gangusów spuszczało łeb i szło do domu. No. To byli tacy goście. I jeszcze jedna rzecz a propos grupy Mokotowskiej. O ile większość tych pozostałych grup, jeżeli chodzi o, powiedzmy, ostateczne rozwiązania, często korzystała z jakichś z zewnętrznych osób, zwłaszcza Wołomin miał tutaj
bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o wykorzystywanie osób rosyjskojęzycznych po specnazie. Naprawdę kozaków ściągali. To byli super niebezpieczni ludzie. A tu Lemo Kotów, no, sam się dorobił swoich i tam było bardzo mądrze poukładane to założenie milczenia. Były wzajemne, że tak powiem, materiały na siebie, które uniemożliwiały w znacznej części składanie zeznań obciążających na pozostałych członków grupy. Mądrze to korek przemyślał. No, takim słynnym też cynglem, nie wiem, czy tak go można określić, grupy Mokotowskiej, był człowiek o pseudonimie Wojtas. Jak można go zobaczyć na jakichś zdjęciach z procesu, to też wygląda zupełnie na niepozornego, normalnego faceta. Panowie, a propos cyngli. Przez te 30 lat w polskim świecie przestępczym było paru profesjonalnych cyngli. Natomiast cała reszta, to, biorąc pod uwagę to, co oni robili, mówili, jak to przygotowywali, jak do tego podchodzili, nie mówię po pierwszym zabójstwie, tylko tam po iluś, to można ich najwyżej nazwać mistrzami świniobicia. To nie jest sztuka odpalić gościa, którego ma się na tacy i tak dalej. Sztuką jest albo zrobić to tak, żeby nikt nie wiedział, kto to zrobił, albo żeby nawet się nikt nie domyślił, że to było zabójstwo. A już najlepiej zrobić to tak. Ja mówię oczywiście od strony gangusów, no, bo to nie chcę tutaj jakiegoś instruktażu udzielać. A już najlepiej, że tak, że wszyscy wiedzą, że był, ale go nie ma. Po prostu go nie ma. Takich przypadków też sporo znajdziemy w historii. Słuchajcie, w tak, no, ale no to przecież też jest taka w pewnych kręgach znana sprawa. Dwóch panów, których się sprzeniewierzyło, zostali w średniej wielkości zakładzie mięsnym przemieleni i ludzie to zjedli razem z wieprzowiną. Podobnie z żywcem. Wspomniał pan o Daksie między innymi, przed którym wszyscy trzęśli portkami. Zmarł niedawno, zachorował bardzo ciężko. Bardzo mi przykro, bo śmierć jest zawsze śmiercią. Dwie rzeczy takie. A propos, wielu tych przestępców, których my żeśmy rozpracowywali, którzy zajmowali się narkotykami, z tego co słyszę, mają bardzo poważne zmiany nowotworowe. I my, starzy policjanci, jak rozmawiając ze sobą, dochodzimy do wniosku, że to chyba jednak ten bezpośredni fizyczny kontakt z narkotykami, nie mówię o zażywaniu, mówię o przerzucaniu dużych ilości, no bo to jednak ciężka chemia. To spowodowało, że wiele organizmów nie wytrzymało. Karma ich dopadła? Ja wiem, czy karma. No, można powiedzieć, że tak. To jest, słuchajcie, w życiu jest jakaś równowaga. Chciałem jeszcze zapytać o te lata 90. i o tę sytuację, gdy naprawdę orientował się pan, że mogło dojść do czegoś ostatecznego. Miałem taką sytuację, to o tym mogę powiedzieć. Na Woli. Jadę sobie z takim moim partnerem starym, pseudomurzy. Wysłali nas na chyba jakieś przeszukanie i nie było samochodu, więc my wrócimy po cywilnemu, a dali nam radiowóz zaznakowany. No i jedziemy starą Wolą. Idą jakieś młode gangusy. Murzyn ich puścił na pasach. No oni tak idą w grupie i do murzyna, co się psie patrzysz. No to nam więcej nie trzeba było, bo lubiliśmy takie akcje. Wyskoczyliśmy z tego samochodu, oni dzida w bramę. Żeśmy ich dopadli, zaczęliśmy ich tam pacyfikować. I nagle mi murzyn mówi, ty odwróć. I w tej bramie patrzę tak, z jednej strony kilkunastu, z drugiej strony kilkunastu. I to nie jest tak, że to jest widownia, tylko normalnie na nas idą. Zaczęliśmy wzywać pomoc, wyjęliśmy klamki. Też całe szczęście nie strzelaliśmy, ale doszło do tego, że część osób, które spadały na nas, zasłanialiśmy ciałami tych, których spacyfikowaliśmy. I to było, powiem wam, no,
słuszny gniew miejscowego establishmentu. I gdyby ta odsiecz nie nastąpiła, to nie wiem, jakby to było dalej. No, no pełne pory były. Bardzo lubiliśmy takie sytuacje, gdzie na przykład na plecach wchodziliśmy kupującym narkotyki do mieszkań, gdzie się sprzedawało narkotyki. Tam różne ciekawe towarzystwo zawsze można było zastać. I słuchajcie, to była na tyle dynamiczna sytuacja, że nikt tam nie krzyczał, policja, legitymacji nie pokazywał. Po prostu wchodziliśmy na plecach, wszyscy spacyfikowani, skuci. I to się często powtarzało, że ci ludzie dopiero, tak, zwieracze puszczały, pęcherze się wypróżniały, to był standard. I dopiero jak im się pokazało legitymację, to im schodziło ciśnienie, że to nie konkurencja. Tym bardziej, że my wchodząc... Ci, że przeżyją. Tak, że wchodząc na takie adresy, to używaliśmy kajdanek plastikowych, bo można ich było więcej zabrać, tak? I też pamiętam z takim kotłem no, na Ursynowie. Taki mój kumpel mały. Zrobiliśmy kocioł, facet handlował, dzwonek do drzwi. Mały otwiera, mówi, słucha. Stoi taki wygoglony pancio z korpo. On tam mówi, że do tego. No to mały go za wsiarz, do domu. Zachuł go, a ten się zaczyna żuć. Jak zobaczył legitymację policji, zaczął się rzucać. Zwalniać nas, że on jest prezesem, że to, że tamto. No i mały, jak go tam zaczął sprawdzać, szukać dokumentów, nagle wyciąga mu z kieszeni łyżeczkę taką do herbaty z owiniętą rączką, żeby nie parzyła, jak się podgrzewa. I on mały do niego, ty, mówi, jakim ty prezesem jesteś? Mówi, ty jesteś piernarkomanem. Mówi, chcesz, to możemy na zarząd tę łyżeczkę wysłać. No i z faceta zeszło ci śmiesznie. Co pan najlepszego wyniósł z pracy w policji, tak dla siebie? Najbardziej dumny jestem, że praca w policji nie do końca mnie zmieniła, że w mojej osobowości trochę z tego 20-latka zostało. Bo praca w policji strasznie zmienia, strasznie ustecznia. Czyli, że nie stał się pan podobnym do tych ludzi, których pan spotkał na początku? Tak. Tak. Ja przekroczyłem wiele barier. Swoich. Wiele. Na różnych płaszczyznach. Pamiętam, miałem takiego szkolącego na samym początku, który powiedział, mówię, słuchajcie, jest coś takiego jak progresja akceptacji zła. I może by wy tam się naparzaliście na wiejskich potańcówkach, na legi i tak dalej, było fajnie. Kolana się potem trzęsły z adrenaliny, ale było okej, okay. Nosy porozbijane. A tu mówimy o sytuacji, kiedy robisz coś, czego inni ludzie nie robią, bo nie są w stanie i nie masz do tego stosunku emocjonalnego. Mnie to uświadomiło, uświadomili mi to ludzie. Był taki moment, że stałem na bramce jako policjant. Jeszcze nie ścigali za to wtedy. No i tam dużo się ludzi zjeżdżało, różnego autoramentu. Jak ktoś był niegrzeczny, uprzedziło się, że był grzeczny, no był niegrzeczny, no to się go kulturalnie wynosiło. Nie lało się, taka zasada, nie lało się. I tam przychodziły takie młode dziewczyny, 16 lat, bardzo ładne. Słuchajcie, po roku one były 10 lat starsze i jedna z nich mi powiedziała, bo ci moi kumple zostali też policjanci na bramce. Jakieś panienki się tam do nich kleiły. Fajnie, no przecież człowiek nie tylko do pracy, ale też dla przyjemności, tak? Ale ja pytam, że z nią zacząłem gadać. No ja się pytam, ty, a dlaczego ja taki w odosobnieniu jestem? Ona mówi, bo my się ciebie boimy. Ja mówię, nie rozumiem. Mówi, ty jak wyprowadzasz gościa, to masz szklane oczy, nie masz emocji. Mówi, ci twoi koledzy tu się denerwują, widać, że ty, no, ty tak... Mówi, ty jesteś nieludzki. I to mi uświadomiło, mi bardzo dużo pomogło znaleźć żonę. Właśnie szukałem kobiety, która nie będzie się mnie bała, pomimo, że nie było czego. To są takie właśnie obciążenia ze służby. Thank you.